Dzień dobry, witam Was moi drodzy dzisiejszego poranka 31 października 2022 roku. Witam Was z miejsca niezwykłego, nie tak jak zawsze z Wodzisławia Śląskiego, ale dzisiaj z Wittenbergi. Witam Was w ten poranek poniedziałkowy i za mną widzicie Kościół Wszystkich Świętych, kościół zamkowy, który został zbudowany w gotyckim stylu w latach 1490 do 1511 na zlecenie władcy Saksonii Fryderyka Mądrego. To właśnie tutaj przebywający w Wittenberdze od 1508 roku Marcin Luther 31 października 1517 roku do drewnianych drzwi przybił 95 tez, wzywając do dysputy o kryzysie ówczesnego kościoła. Wysłuchajcie teraz hasła dzisiejszego dnia, zapisanego w pierwszym liście do Koryntian w 3 rozdziale. Fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. W roku 2022 mija dokładnie 505 lat od wystąpienia naszego reformatora, co przypomniał nam na konferencji księży w Wiśle Malince ksiądz Jan Byrt ze Szczyrku, rozdając nam przepiękne pamiątki. Ciekawostką jest, że na wieży kościelnej, którą widzicie za mną, poniżej galerii widokowej, na którą prowadzą 303 schody, dokładnie dzisiaj policzone, jest widoczna inskrypcja Ein feste Burg in unser Gott. Jest to początek napisanej przez Marcina Lutra pieśni Warownym grodem jest nasz Bóg, która stała się hymnem reformacji oraz oczywiście hymnem naszego kościoła. Zaproszę Was teraz przed drzwi kościoła zamkowego, na którym zobaczycie wypisanych 95 tez. To właśnie na tych drzwiach, które widzicie za mną, ksiądz dr Marcin Luther przybył 95 tez, które miały wywołać dyskusję w ówczesnym kościele. Oczywiście, czy to uczynił, czy nie, jest dyskusyjną sprawą, ale przyjęło się właśnie traktować to miejsce jako miejsce przybicia 95 tez. I to tu chciałbym Was zaprosić do wysłuchania Bożego Słowa na dzisiaj. A jest zapisane w Starym Testamencie, w księdze proroka Jeremiasza, w 22 rozdziale i 3 wierszu oraz w liście do Rzymian, w 12 rozdziale i 9 wierszu. Stosujcie prawo i sprawiedliwość i ratujcie uciśnionego z ręki gnębiciela, obcego przybysza. Ani sieroty, ani wdowy nie uciskajcie, nie zadawajcie gwałtu. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem i trzymajcie się dobrego. Pozwólcie teraz, że przeniosę się już w miejsce trochę bardziej intymne i ciche, ponieważ wokół kościoła zamkowego przechodzi mnóstwo turystów. Jest tutaj szum, trudno się skupić. A chciałbym Was zaprosić do rozważania Słowa Bożego już w skupieniu i w ciszy. Także przeniosę się teraz do innego miejsca i tam będziemy mogli nad Słowem Bożym chwilę pomyśleć. Fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Te słowa w dniu dzisiejszym powinny na nowo rozbrzmieć w naszych sercach i uświadomić nam, że tak jak żaden budynek nie może zostać zbudowany bez solidnego, dobrego i trwałego fundamentu, bo po prostu się zawali. Tak też chrześcijaństwo i prawdziwe uczniostwo w drodze za Jezusem Chrystusem musi mieć trwały i niewzruszony fundament, którym jest tylko nasz Pan i Zbawiciel Jezus. Reformacja więc przypomniała znaczenie Słowa Bożego, Ewangelii, dobrej nowiny
I podkreśliła, że Kościół powołany jest do głoszenia Bożych prawd. Wskazała na indywidualną relację człowieka z Bogiem. Odpowiedzialność za siebie, za innych ludzi i za świat wokół nas. Ksiądz dr Marcin Luther podkreślił, że Boża łaska jest darem, którego nie da się kupić i pozyskać. A Chrystus jest jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Zaś krzyż i zmartwychwstanie wyrywają człowieka z bezsilności i niemocy, aby mógł prawdziwie służyć Bogu i innym. Pozwólcie, że na zakończenie odczytam wam kilka wybranych tez Marcina Lutra przybitych na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze. Pierwsza teza. Gdy Pan i Mistrz nasz Jezus Chrystus powiada pokutujcie, to chce, aby całe życie wiernych było nieustanną pokutą. Teza 62 i 3. Prawdziwym skarbem Kościoła jest Najświętsza Ewangelia chwały i łaski Bożej. Lecz skarb ten jest w pogardzie u ludzi, bo on to sprawia, że pierwsi będą ostatnimi. Teza 94 i 95. Należy upominać chrześcijan, aby usiłowali iść za Chrystusem jako głową swoją przez krzyż, śmierć i piekło. I byli pewni, że raczej cierpieć, niż używając fałszywego pokoju, wejść mogą do niebios. Zapraszam wszystkich was, drodzy, wszystkich słuchaczy codziennika biblijnego do udziału w nabożeństwach w dniu dzisiejszym w naszych kościołach, a także w szczególny sposób zapraszam do oglądania transmisji nabożeństwa reformacyjnego z Krakowa w Telewizji Polskiej w programie drugim dziś o godzinie 17:00. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia.